Siemanko, witam serdecznie. Zabieramy się za gierkę. Sytuacja jest następująca. Może nie zauważyliście, może nie. Ale mamy dostępną nową kartę specjalną Polaka. Jest to oczywiście nikt inny jak Pio Pio, czyli Krzysztof Piątek. Pio 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 Pio! Ona kosztuje 15 koła. Jak się ten piątek odniesie do składu? Mianowicie Milik będzie na ławce, a piątek za Milika. No lewego nie ściągniemy, to nawet nie ma opcji. Oczywiście może na tym ucierpieć współpraca Milik Płacheta, aczkolwiek myślę, że piątek w formie też może pokazać coś ciekawego. Czy on jest... Nie grał nikt? Nie grał nikt. Dobra. Witamy w składzie, Krzysztof Piątek. No tutaj mamy już... A tempo całkiem ciekawe, bo to jest 81. Dobre wykończenie, ogólnie ulepszenia w każdym aspekcie. Także tak, ty złocie, ty wariacie. Do klubu i witamy. I witamy pomarańczową wersję. Także pixel jest 14580, nie? A widełki są takie, że jeżeli złapiesz taką kartę na za 14250 końców, no to masz profitu 250 plus 80. 330 bodajże. Także jak nie masz lepszych pomysłów na handlu i masz boty snajpiące, to wtedy jak najbardziej możesz się w to pobawić, tak? Darmowe porady handlowe, zapraszam. Czy mamy jakąś kartę myśliwego? Chyba nie. Nie, to musimy również ją zakupić. Z gry myśliwy. O, taniutki jest. Oj, oj, oj. Naprawdę jest tani. Dobra, 1700 na szybko, dziękujemy. Okej, okay. I testujemy. Krzysztof Piątek. Jest, myśliwy tu jest. Także rzucamy go za Milika, zobaczymy co i jak. Jeżeli chodzi o taktykę, chyba tak samo, aczkolwiek gdy Piątek 4-3-2-1 jako CAM. Nie wiem czy lepszy nie lewy, chyba nie. Nie, bo na pewno Piątek po tej stronie, bo o ile Milik był lewonożny, to Piątek nie jest lewonożny, niestety. Znaczy, stety, niestety, no. Trzy gwiazdki słabszej to nie jest wybitny wynik. Okej. Okay. Także jak wygląda sytuacja? Mianowicie mamy tutaj piątą dywizję, potrzebujemy do ulepszenia czterech zwycięstw, także miejmy nadzieję, że uda nam się to szybko po prostu klepnąć. I wtedy będzie pora na CS-a. Yo, let's go. Ogólnie zmieniłem drugi strój na Bayern Monachium pod koniec streama, bo mi się powtarzały. Cały czas miałem te czerwone, gdzie ja miałem białe. Lecimy z tym matem. Ten, już Rainbow jakieś. Joga Bonito, kurwa pierdolona. Stan delay kurewski. Już można powiedzieć. Spróbujmy. No już tam Kimpembe, kurde, się czai. Jak zwykle. Muszę testujmy. Bez przesady. Może i Bereszyński nie jest najszybszym zawodnikiem w grze, ale no to już była przesada. Dobra, myślę, że wystarczy już tych żółtek, bo nie wychodzą. Bo chyba, że chodzi o puchacza, no to inna sprawa. Lewandowski do piątka, nie do tak. Przypominam licznik rzut puchacza 16, elo. O, odebrałem piłkę nie robiąc nic. Dop. Okej. Okay. No nie. Nie poradził sobie Żółkowski. Git. Okej, okay, podanie do Gosickiego. Żółkowski, Zieliński, szukamy Płachety. I troszeczkę tu jest już zagęszczone. To trzeba cofnąć. Żółkowski do piątka. Puszczamy Grosika. Aj. Nie, tak jednak myślę, że jednak Lewandowski bardziej na środkowego pomocnika. Bo sobie przypomniałem, że Piątek ma
jeżeli chodzi o podania, nie ma ich najlepszych, mianowicie długie podania, długa statystyka, 38. Także to jako jednak zawodnik ACM, no to tak sobie. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o człowieka, który ma wykończyć, no to lepiej, żeby był to Lewandowski. Ale jednak bawimy się, testujemy, tak? Pozycyjnie. Kombinują, jak przeczyć się w pole karne. Piątek? Kurde. Kasy jest dobrze ustawione. Spróbujmy krótko. Trybuny wyraźnie ożyły. Okej. Żółkowski, lewy. No nie będzie łatwo. Dobra, nie mam pomysłu, nie ryzykujmy, wycofajmy, spróbujmy zresetować. I znowu ten Kimpembe staje nam na drodze. Oho, ho. Dobrze. Okej, myślę, że na tym etapie jednak będzie zmiana taktyczna. Weźmiemy sobie tryb ofensywny i będzie to 4-4-2, bo jednak ciężko. Ciężko jest tutaj przebić jego defensywę. Naszego oponenta. Dobra, Zieliński i szybko piłka do Płachety. Okej, dobra. Jesteśmy w grze. Kolejny Casillas, no bez jaj, nie? Spróbujmy sobie tutaj wejść. O, karny. Mamy karnego, proszę państwa. Spróbujmy w lewo. No i nas przeczytał. Oj, z tym Casillasem kolejnym będzie trudno. Dobra, no tutaj już Messi tak go przypresował, nie? Ale dziury w tej obronie są dobra. Puchaczem wybijamy. No cóż, po kontrze to zawsze tak jest. I rzuta znowu na Messiego i znowu wybijamy. Płacheta wypuszczone. O, no ja cię. Rzućmy bezpośrednio. Już mam serdecznie dosyć tych ogon tego Casillasa, no. Casillasa. Oj, no i błąd. Dobra, miałem piłkę, mogłeś nie pizdać. Dobra. Dobrze, tu Płacheta. I poprzeczka, nie? O co? Przeciął. Nie, wcale nie był spalonego tam, no. O cholera. Już, kurde, myślałem, że jest koniec, ale jeszcze nam tutaj dowalił. Dobra, czyli mamy 0-0, no niestety. Kolejnie dużo okazji. 9 strzałów. Ale no niestety. Zabrakło skuteczności. Okej, lecimy w takim razie z kolejnym. Dobra. No, taki nawet dość złoty skład, jak na dzisiejsze standardy. Gdzie każdy ma już taki w zasadzie kolorowy, nie? Dobra. Już widziałem to w zasadzie u przeciwnika. No niestety. Oj. Zagroził bramce Szczęsneru. Widzicie? Dobrze, okej. No to niestety, no jednak nie ustawiliśmy się optymalnie do strzału. Jeszcze był strzał słabszą nogą piątka. Ej, a spróbujmy tam Gogosika. Okej. I mamy 1-0.
Jeżeli chodzi... Kurwa mać! Ładnie, ładnie. Dobite. 2-1. Pierwszy gol Piotrka. I króciutko z tematem. Aj. Dobrze. Uff. Nie, to jest chyba spalony. A nie, chyba nie. Ale no wyszedł ten bramkarz i tyle. Tylko nie Bruno Fernandes znowu. Dobra. Nie tym razem. Dobra, tu Zieliński. Tu Lewandowski. I tu obrona Leno. Okej. Okay. 2-1 do przerwy. A nie. O nie, bunt. Dobra. Uwaga na Robercika. I cyk. Oj, Leno, Leno. Leno, Leno. Gdzie ci się tak śpieszy? Dobra. Tak, mamy pierwszą wysiadkę. Let's go. Okej, okay, no to też nie tak. No tu parę informów, parę złotych kart, no. Widywałem lepsze składy. Piotr Zieliński. Wolna flanka, jest tam sporo swobody do przekonania. Mógłbym tego lewego znaleźć. Ostatni piłki dotykał zawodnik drużyny broniącej. Dobra, mamy rocznego. Aj. Wskazuje na rocznik boiska. Ponownie będą bić piłkę z rocznego. No niestety. Ojej, nie był ostry kąt, ale już nie raz, nie dwa widziałem takie strzały z ostrego kąta, które wpadały tak o. Także jednak było się czego bać. Dobra. Do Płachety, do lewego z powrotem. No niestety, on ma tak zagęszczoną tę obronę, że ciężko. Dobra. Aj. Także licznik rzutek puchacza 17. Fizjo. Piotr Zieliński. No oj, słupek. Dobra, ponownie krótkie rozegranie. Jest podanie, jak to się rozwinie. Myślę, że i zablokuje tego zawodnika tam. O nie. Dobrze, udało się odzyskać. Tu jednak nas zawodnik presuje, także. Ładnie rozgrywają tę akcję. Cierpliwie czekają na jakiś błąd rywala w ustawieniu. Aj! Dobra próba z dystansu, ale niestety niecelna. Ojej. Z powrotem do Gosika. I cyk, Zieliński z pomocy. Się pojawił pięknie. 1-0, jest. Oj, presja oponenta jednak jest. Ej. Widzisz tam tego Grusika, on ci może zrobić kuku. Albo i nie. Cholera, no. Jednak bez powodzenia. Okej, ale mamy 1-0 w dalszym ciągu. Także w tym momencie jest dobrze. Oj. No, dobry strzał, dobry. Aj.
Oczywiście podanie było do lewego, a chciałem do Grosika, który był na wolnej pozycji. W sumie lewy też, ale dalej bramkarza był. Okej, okay, a my to mamy, okej. Okay. I lewego, nogę. Grosiński jaki skorpion, o cholera, jasna. Nie no, Grosiński, jaka finezja. Człowieku, to jest niesamowite. Proszę państwa. Kasacja. Mamy podanie, uwaga, spójrzmy. Aj, no jak to? Dobrze. Dobra. O, w ogóle co tam no look pasa walno, ale nie mogę takich podań, ogólnie nie mogę takich podań robić, bo one są bardzo ryzykowne. I ponownie Grosicki. I cyk, na pustą. Człowieku, róbmy sobie zmianę. Mika wpuśćmy, jeszcze wpuśćmy Żwiaka również. Nie musiał się wyświetlać. Ładny dribbling, zawodnik idzie dalej. Cholera! Do płachety. Aj! Całkowicie niecelna główka. Przemilczmy to. A mówiąc pół żartem, pół serio, dobrze, że podczas tego strzału głową zawodnik nie zrobił sobie jakiejś krzywdy. Zrostowany. Dobra. No to mamy kolejną wygraną do kolekcji i potrzebujemy jeszcze dwóch zwycięstw. FC po FC. No tutaj już mamy paru fajnych zawodników typu Neymar. Hernan Torres. Okej. Okay. Jeden w pole, drugi w pole. Aj, no nie udało się. Kosicki, dobrze uruchomiony. I cyk! Pio, 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 pio! 1-0. I spróbujmy do lewego. Aj! Niestety, nie udało się znaleźć jego głowy. Okej. Okay. I co, znowu Grosik? Oczywiście, że Grosik. Spróbujmy to znaleźć Zielińskiego. Niestety nie. Bratu spokojnie do Grosickiego. Uruchommy Lewandowskiego. Ajć. Może by jakoś finezę to jakbyś to podkręcił. No niestety, to jest Fofana, on jest czołgiem pierdolony, także jemu łatwo nie jest piłkę zabrać. O nie. Uff. Dobra. Lecimy dalej. Zieliński wraca. I cyk. Pięknie. 2-0. Ajajaj. Paul Zielińskiego taktyczny. Czasem tak trzeba zrobić. No i tyle. Uhuhu. Dziesiutko było. Nie oszukujmy się. I kończymy. Połowę. Mamy 2-0. Pocheta ma wolną pozycję. Trzeba to wykorzystać. Bardzo dobrze się Piątek pojawił. I udało się. Chyba jakoś po tym Fofanie poszło. Ale jednak gol to gol. Okej, okay, Bogaszyński. Spróbujmy jakoś do środka. No nie. Oj, chyba nie zdążę. Nie zdążę, ale na szczęście Icardi też nie trafił. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Oj, znowu Grosik, ten swój kurde popisowy numer, ale tym razem niecelnie.
A liczba wrzutek puchacza wynosi 18. A ja się za bardzo troszeczkę na tym skupiłem i tracę bramkę. No niestety, no. Zazwyczaj udawało się odzyskać, nic nie robię, za to proszę, no. Mamy nauczkę. Aj. Piątek, dribbler. Hat-trick, proszę państwa. Hat-trick Krzysztofa Piątka. Ojej, ten poeta jednak troszeczkę, no. No to jedno zrobił sikusa. No i mamy kolejną wysiadkę, proszę państwa. 4-1. Przeciwnik wychodzi. Bardzo dobra gra Krzysztofa Piątka. Hat-trick. Piłka meczowa tutaj będzie zabrana przez tutaj zawodnika. A my lecimy z, miejmy nadzieję, ostatnim meczem. 4-1. Okej. Coś solidny Premier League. Znowu Krzysztof Piątek. Okej. Nie, no może tym razem tak nie czarujmy tym Piątkiem. Zielone, można poczarować. Dobrze, ale no niestety, obrona na posterunku. Aj, no jest taki ostry kąt, ale zielu. Nie. Aj, no Piątek versus Wątek, to jednak ciężka jest batalia. Oj. Padnie, ominął obrońcę, ale jednak szczęsy broni. Próbujmy na aut. O nie. No niestety. Po dobitce tutaj się udało. Co by tu ten słuchacz zrobić? Ajajaj. Uuu, Van Dijkman zrobił miejsce bardzo dobrze. Błąd obrońcy Liverpoolu. No i proszę państwa, mamy 1-1. Ale no transfer jednak Piątka w formie zdecydowanie się zwraca nam. W poprzednim meczu hat-trick, w aktualnym już mamy pierwszą bramkę. Pio. Także no król powrócił. Okej, uruchamiamy Rusika. Bez kitu. Niech pucuje. Oj! No niestety. Milik, a w sensie w tej. Marsylii, no tak. Ale no jak długo ten, no kontuzje nie męczą, to strzela, no co mamy powiedzieć, no. Uuu, znalazł tam Zielińskiego, pięknie, 2-1. Mamy to. 2-1. Oj, Messi placek. A no, w tym PSG to tam jakoś sobie nie radzi, ewidentnie, no nie radzi sobie. Jednak no wiesz, no w Barcelonie to wszyscy wokół niego grali i tak dalej, a tutaj no to ma taką plejadę gwiazd, że się kurwa nie może odnaleźć, no. Niestety. Także jakby no nie może być inaczej. Przewaga na Gobercika będzie skuteczna. Bang. Siema, SBC mówisz? Wiesz co, możemy jakiś ewentualnie zrobić jakieś ważne mecze. Okej. Uruchommy płachetę. Podanie sklepy, Zieliński. Dziękuję, 4-1. To zależy. Ogólnie... coś tam mam, jeżeli chodzi o karty. Ale ogólnie też jest kwestia taka, że gramy tylko polskimi zawodnikami, nie? Także też niekoniecznie... niekoniecznie te karty mogą być już potrzebne jakieś, ale w ogóle jaki lob, nie? Z drewnianych biurów, no. No trener, no to oczywiście, no Czesław Michniewicz tam robi robotę taktycznie, nie? Dobra. Mówisz, że te 80 plus oddaje. To jest chyba player pick, nie?
A, jeszcze Klose. W sumie ja wiem, nie no. Klose spoko, ale jakby no mamy bardzo dużą konkurencję na tej pozycji, także no chyba niestety będziemy zmuszeni odmówić. W sumie sprawdzę te 80-tki. Tak, no jeden ze trzech i wymagania. Trzech rzadkich. Uhuhu. I tylko trzech rzadkich trzeba, nie no to powiem ci zajebiste. Jakby SBC zajebiste, trochę dużo zawodników jest. Ale nie, no jedno zrobimy, nie? Tak po prostu dla zabawy, nie? No, kepę mamy. Nie, no jakiegoś gunuka. O, to już w ogóle zganie, że ho, ho. Dobra, jedno sobie zróbmy. Tak po prostu, z ciekawości. O, 8-3, nieźle. A to by szał. Polaka znaturalizować. Nie, powiem ci, że nie trzeba. Nie trzeba, ponieważ Szczęsny jest dojebany w tej grze, kurwa, i tyle powiem. Wiesz, ważne mecze o tyle są dobre, że są po prostu wymienne paczki, nie? A Dudka w przyszłości też można poszukać. Ale nie, ja jednak ufam Szczęsnemu, że jakby nie patrzeć, no. Nie, nie, według mnie nie. W sensie, nie grałem, ale Dudek jest niski, jakby, i to jest jego problem. Chociaż porównajmy, no w sumie, czy nie było, że pierdolę farmazony, nie? Drafta, nie, no nie będzie draftów grać, co ty. No to ma na przykład 195 cm, jeżeli chodzi o cechę, no wychodzi do rzutek, no to jest przydatne. Natomiast jeżeli chodzi o Dudka, no to jednak raz, że mamy, że jest niski, tak, no 187. Tak, no kontra na puchacza, no on jest ostrożny przy rzutkach i no w przypadku FIFA, no to jest złe, nie? Jakby ty chcesz, żeby bramkarz wychodził przy rzutach różnych, nie? Także no, no według mnie jednak Szczęsny jest o wiele lepszym bramkarzem. Te sobie zostawmy. Z tego i tak nic ciekawego nie będzie. A tutaj też nic ciekawego nie będzie. Szczęsny to chuj mozu, tu karpie i tyle. A tu wiesz, ja tam nie jestem fanem kolorów, bardziej jestem fanem umiejętności na przykład, nie? Także kwestia subiektywna, wiadomo. Ale masz też informa Szczęsnego, jak nie lubisz złotych kart, no. No informa Szczęsnego też jest. Dobra, lecimy ważne mecze w takim razie. Trochę respektu dla Wojciecha naszego. No mamy. Borussia, bo... Derby Borussii. Kurde. Tak. Z Gladbach 1, z Dortmund 1. Minimum 4, no to raczej w Bundesligę uważać minimum 2 i dość wysoka ocena zespołu. Okej, okay. Jelo. Otwórzmy sobie tu paczkę. E tak, Sterling zdecydowanie. A nie, Cuadrado ma specjalną kartę. Jakbym trafił Cuadrado, to by nie był złoty. Zapata, proszę państwa. Nic ciekawego, ale... Dobra. Pierwsze mamy, teraz Leeds United i Manchester United. Proszę bardzo, Calvert-Lewin. No i zajebiście, dobra, przepalmy. Mhm, kolejna paka. Electrum Prime. Kane i to jest Schmeichel. 8-5 ma chyba, nie, to nice'u, spoko. Już tak no, całkiem solidnie według mnie. Dobra, potem Valencia, Barcelona. Dobra, co tu w ogóle musimy zrobić? La Liga, Hiszpania, już 6 krajów regionów. Okej, okay. No dobra. Zróbmy po prostu La Liga. Hiszpańska, proszę bardzo. Nie mamy tego dużo. Jakby tego wrzucić brązola. O, proszę bardzo. No, no, dobra. Duża złota paczka premium. Znowu Akane, znowu nie ma kartu. I to jest Rudiger. No chyba troszeczkę więcej jest warty niż taki typowy 8-3, ale no nie wiem. Zostało nam jedno SBC z ważnych meczów. Gdzie są te ważne mecze? Tutaj, okej. Okay. Okej, okay, jeszcze potrzebujemy... Liga francuska. Okej, czyli mamy jakiś 3 wariatów. Co tam jest? Różne ligi minimum 4, także nie mogą być wszyscy z tej. Z T
tego samego kraju, regionu miał 4, także no tutaj dużo Francuzów. Ile tej chemii? 74, dobra. I proszę bardzo, mamy to. Dobra. Dobra. I otwórzmy sobie tą mega paczkę. No, niestety bez lookoutu. Jest to pikę. O, za pikę jakieś pieniądze się zawsze dostanie. Plus koates. Akurat jest warty. O, i cień, i zajebiście. I tam jeszcze jedna paczka była za tamto SBC. Jest to mieszana paczka piłkarzy premium. I tutaj mamy lookout, proszę państwa, i jest to Di Maria. O kurwa, to nie jest Di Maria, to jest Messi. O. Co? O cholera. Gruby kaliber, proszę państwa, mamy Messiego. Co jest kurwa? No, siadło. A jeszcze nie, no, Di Maria, jak chuj, no, prawy skrzydłowy z tego, z argentyński, no, no jaki, no, proszę bardzo, nie? No, nie bardzo. Oj, chcielibyśmy, żeby to był Polak, nie? Ale niestety, to nie działa w ten sposób. Ile ten Messi kosztuje teraz? No to niewątpliwie się zbliżamy do ten. No to jest to jest za ważne mecze. To jest SBC ważne mecze, czyli to jest wymienne. Dlatego to robiliśmy. To nas przybliża to lewego, nie? Dobra, ile ten Messi kosztuje? On teraz chyba nie jest już taki drogi, bo te karty są tanie teraz. Ale... no 229 koła. Także po prostu go sprzedajmy i tyle. No, zazwyczaj takiego fakta nie mam, nie? Ale no, proszę państwa, no jednak mamy tutaj sytuację niezrozumiałą, niebywałą, ale mamy Messiego. Tak, Quickset, kurde, no już robię. Tego go po prostu wystawię, no jest za 229 rzeczywiście. 229, proszę bardzo. Lionel Messi trafia do naszego zespołu. I daje nam duży zastrzyk gotówki. Dobra, no to myślę, że na tym etapie tutaj sobie zakończymy. Także wielkie dzięki tutaj. Udało nam się tutaj osiągnąć nagrody za Division Rivals 8 minów. Mamy tutaj, jesteśmy już tutaj o parę kroków do czwartej dywizji. W SBC mamy Messiego, który nas znacząco przybliża do tego, do tylewego. No i to tyle na dziś. Jeszcze raz dzięki i na razie. Pozdro.